Niegdyś każdy nowy wynalazek, każde urządzenie było swego rodzaju rewolucją. Rewolucją, która pchała świat naprzód i ułatwiała życie zarówno w miastach, jak i na wsi. Do takich rewolucyjnych przedmiotów można zaliczyć z pewnością szyndy, Dreyfus czy Heber do buraków. Urządzenia, które dziś szokują, jednak niegdyś były milowym krokiem w nowoczesność. Jarzemka, kluki, sondy, kule, szelki, pydy czy szundy. To regionalne nazwy jedynego sprytnego urządzenia, które stosowane niegdyś na terenach wiejskich pomagało chłopom w ich ciężkiej pracy. Mowa oczywiście o koromyśle, drewnianym nosidle ułatwiającym przenoszenie na barkach ciężarów, np. wiader z wodą czy ziarnem. Odpowiednie wyprofilowanie sprawiało, że ciężar rozkładał się równomiernie i odciążał ręce podczas codziennych czynności w obejściu. Karl Reis to niemiecki konstruktor, który w XIX wieku stworzył urządzenie pod nazwą maszynka do mięsa. Urządzenie to zrewolucjonizowało podejście do przyrządzania potraw mięsnych i stało się nieodłącznym elementem wyposażenia kuchni. Najważniejszą częścią maszynki jest ślimacznica, która wprowadzana w ruch przez korbę przesuwa kawałki mięsa w kierunku obracających się wraz ze ślimacznicą noży, rozdrabniających mięso przeciskane przez tarczę z niewielkimi otworkami o ostrych krawędziach. To dzięki temu urządzeniu jedną z ulubionych potraw Polaków są mielone. Uprawianie roli w XIX wieku bez wątpienia stanowiło spore wyzwanie dla chłopów pracujących w polu. Brak odpowiednich maszyn rolniczych sprawiał, że areały uprawianych roślin nie były duże, a i tak chłopi pracowali całymi dniami. Jednak postępująca myśl techniczna wkraczała również w obszary wiejskie. Przykładem jest Heber do buraków. Sprytne urządzenie, które dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu pozwalało na szybkie pozyskiwanie tych roślin w czasie zbiorów, co przekładało się na zwiększenie wydajności i przyjemniejszą pracę. Niegdyś zakup butów był nie lada przedsięwzięciem. Buty nie stały na sklepowych półkach, a zakup ich był niezwykle drogi. Dlatego obuwie kupowano raz na kilka, a nawet kilkanaście lat. To sprawiało, że o tę część garderoby trzeba było niezwykle mocno dbać. Oprócz czyszczenia i pastowania butów, od czasu do czasu należało zanieść je do szewca, który dzięki urządzeniu pod nazwą Dreyfus podbijał zużyte podeszwy, by buty mogły służyć kolejne lata. W czasach, gdy nie było internetu, telefonów komórkowych i telewizji, ważne informacje przekazywano obwieszczeniami i tak zwaną pocztą pantoflową. W wielkich miastach, takich jak Kraków, najważniejsze wydarzenia obwieszczał dzwon Zygmunta. Natomiast w mniejszych miejscowościach, również dzwonem, jednak znacznie mniejszym, informowano mieszkańców o tym, co aktualnie dzieje się na terenie ich miejscowości. Wszystkie przedmioty wymienione w filmie oraz wiele więcej można zobaczyć i poznać ich historię w Izbie Regionalnej w Murowanej Goślinie, do której serdecznie zapraszamy.